Dzień dobry, witam wszystkich. No i ponownie akurat jadę sobie samochodem i teraz mam troszeczkę więcej czasu na to, żeby wam odpowiedzieć troszeczkę na wasze pytania. No czasami zerkam sobie w wolnej chwili na wasze komentarze. No i przede wszystkim może komentarze jak komentarze. W tych komentarzach zadajecie mi pytania. No i na te kilka pytań odpowiem. No pytacie się, kiedy ruszę z przygotowaniami. No jest już 10 tygodni, więc już ruszyłem z przygotowaniami. Cały czas trenuję systematycznie u siebie, trenuję, jeżeli jestem w domu 2 godzinki dziennie. Jak moje treningi wyglądają, no to już wiecie. Śledźcie mój kanał na YouTubie, więc tam będzie trochę więcej. Dlatego, że tam więcej mogę włożyć materiału niż na Facebooka czy na Instagrama. Więc możecie śledzić sobie mój kanał. No i tam uzyskacie więcej informacji, jakie ćwiczenia robię. No wielkich ćwiczeń tam nie ma. No przede wszystkim w zawodowym sporcie są schematy. No co, no jeżeli chcesz kondycję robić, no to trzeba trochę pobiegać, trochę skakanki, trening interwałowy, wytrzymałościowy, praca na różnych tętnach. No i to jest tylko powtarzalność. Tak jak teraz akurat obecnie robię. Przez 4 tygodnie będę robił powiedzmy skakanie na tej fajnej oponce. Jest to taka fajna oponka od przyczepy rolniczej, taka jedenastka od małej przyczepy rolniczej. Jeszcze za młodych lat trenowałem na takiej oponie, gdzie trenowałem boks na legi, no i trener zawsze nam dawał, no chłopaki, w obwodzie skaczecie. My wtedy skakaliśmy po 30 sekund, ja sobie robię rundy 90 sekund, no więcej na razie nie daję rady, a docelowo chcę robić takie rundy po 3 minuty, 3 minuty, minuta przerwy, 3 minuty, minuta przerwy i 5 takich powtórzeń. Na chwilę obecną te nogi no puchną, no co mam powiedzieć, że nie puchną, gdzie ważę 121 kg, ważę, a chcę docelowo ważyć 116, 117, najlepiej czuję się przy takiej wadze. No i jak widzicie, systematyczność, no i powtarzalność, trzeba cały czas systematycznie trenować. Poniedziałek, środa, piątek będę robił sobie skakanie na tej oponce, dodatkowo skakanka, wybijanie na worku, no ręce same się nie rozbiją, trzeba po prostu wziąć, jak nie na tarczach, to na worku, cały czas rozbijać. Etap siłowni już jest zakończony, z dniem 1 grudnia ciężary zostawiłem. Oczywiście, że teraz te ciężary są też, tylko zakładam 40-50 kg w obwodach. No i cały czas sobie nimi pracuję. Ketlami, ciężarkami powiedzmy 24 kg. Jak nie wiosłowanie, to wiosłowanie gryfem. Jak nie skakiwanie na skrzynię z małym ciężarkiem 20 kg. No podpowiadacie mi, żebym założył sobie kamizelkę. Oczywiście, że mogę i kamizelkę. Najróżniejsze cuda można sobie robić. Ja po prostu używam tego, co mam pod ręką. Czyli mam gryf, zakładam gryf na plecy, no i skakuję. A jak skakuję na tą skrzynię, no to widzicie 75-80 cm wysokość skrzyni. No i sobie przez 3 minuty wskakuję. 3 razy 5 minut sobie na przykład robię wskakiwanie na skrzynię. 2 minuty wolne, nie minutę. 2 minuty. Muszę więcej odpocząć. Po 3 minutach skakiwania na skrzynię, no to wtedy już orężada komunijna się odbija. No teraz troszeczkę z innej. Wczoraj akurat wam puściłem filmik, wracając z pracy, no akurat koło godziny 22-23 wracałem z pracy, bo tak pracę skończyłem. No i widzę wysyłanie tych durnych łańcuszków, prześlij dalej. Po prostu śmiać mi się chce, to i tak nic nie da. No. Oczywiście zamiast wysyłać te łańcuszki, weźcie się za jakąś przyzwoitą robotę, bo chyba wam się nudzi i za dobrze macie, no i tylko durnoty robicie. Ja akurat nie mam czasu na takie durnoty. No i oczywiście, jeżeli chcecie Jurka wspierać, to trzeba było wyjść w niedzielę. Oczywiście, że ja popieram tego człowieka, to co robi, i gram z nimi od 20 paru lat, tak jak tylko sięgam pamięcią. I w Łodzi byłem, i tutaj byłem, teraz akurat na Pomorzu byłem. Tyle, ile mogę, tyle pomagam. Potrafiłem też za dobrych czasów siedzieć 5-6 godzin, podpisywać plakaty i za każdy plakat ktoś tam rzucał 5 zł, 10 zł i siedziałem po 6 godzin, podpisywałem. Więc czasami w tych komentarzach widzę, że a bo ty nic nie robisz, bo to. Ja nie muszę pokazywać publicznie, że ja coś robię, bo nie mam w tym celu, żeby się obnosić tym. A wy, co po niektórzy, oczywiście wszystko tylko na pokaz, bo ja zrobiłem i pokazuję, co ja nie zrobiłem. A tak naprawdę gówno robicie.
Jeżeli chcecie tego człowieka wspomóc, to tym waszym durnym Facebookiem i Instagramem możecie sobie dupę utrzyć, za przeproszeniem, tylko pomóżcie temu chłopu, kiedy robi akcję. Niech każdy wyjdzie, 5 zł, złotówkę rzuci i wtedy będzie więcej, a nie tym waszym głupim, durnym pisaniem, bo tylko tyle potraficie. Oczywiście narzekacie na PiS, narzekacie na PO, a frekwencja była jakaś 48%, to gdzie jest 60% czy 52% tych uprawnionych do głosowania? Siedzi przed Facebookiem i internetem i pieprzy głupoty, zamiast iść i by przykładowo te wasze 40% poszłoby i by PiS-u nie było, tylko PO by było. Albo odwrotnie. Więc dla mnie to nie ma znaczenia, czy to rządzi PiS, czy to rządzi PO. Ja jestem apolityczny i polityka mnie nie interesuje. Akurat wypowiadam głośno swoje zdanie na takie tematy czasami, bo mnie drażni coś takiego. Wszyscy narzekacie, że PiS to to. No to oczywiście, to gdzie ci... Gdzie ci byli, którzy popierają PO? Mogliście wyjść za tego internetu i oddać swój głos. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy to PiS rządzi, czy PO rządzi. Tak jak płaciłem podatki, tak płacę. Pracuję za granicą, przywożę te pieniądze z zagranicy, odprowadzam podatki w Polsce. Czy to za PO, czy za PiS-u, odprowadzałem podatki i odprowadzam. A oczywiście chyba najbardziej to narzekają ci, co najwięcej kradli i mieli przyzwolenie gdzieś tam. A teraz tego przyzwolenia nie ma, no i wszyscy bardzo narzekają. Jak to jest bardzo źle. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy to rządzi jeden, czy rządzi drugi. I tak płaciłem, i tak płacę. To trochę z polityki, bo miałem już się nie odzywać na ten temat. A wracając akurat do bardzo głośnego teraz tematu w Gdańsku. Oczywiście, że szkoda tego chłopa. No co zrobić? Po prostu... Teraz będziemy szukać dziury w całym, bo zabezpieczenia nie było, bo ochrony nie było, bo policji nie było. Szukanie dziury w całym. Oczywiście, że przez tyle lat, gdzie jeździłem po tych różnych scenach, kto chciał, to by wszedł. To jest takie przedsięwzięcie, że byłoby nie do opanowania. Oczywiście, że akurat jest to przedsięwzięcie robione w tym celu, żeby jak najwięcej tych pieniążków zebrać dla tych dzieciaków, czy dla starszych, czy dla młodszych, na te szpitale, na ten sprzęt. A gdy zaczniemy robić tą ochronę, nie ochronę, to wszystko, to te wszystkie pieniądze pójdą na ochronę, na pracowników, na to wszystko. A tu jest cel taki, żeby jak najwięcej tych pieniążków zostało. No i gdzieś tam coś tam było niedopilnowane. A znalazł się baran, głąb jeden taki, któremu po prostu odwaliło. I nie szukajmy tutaj jakiegoś podtekstu politycznego, bo to po prostu debil, baran i nic więcej. Choćbym tego człowieka, którego po prostu tam nożem poczęstował, nie lubił. Po prostu dla mnie jest to nie do strawienia. Coś takiego. Żeby wejść na scenę i kogoś nożem poczęstować, nie? To jest po prostu, no... Nie wypowiadam się na ten temat, co z takim człowiekiem należałoby zrobić. Nie ja ustalam prawo, jest jak jest. No stało, trudno, no żyjemy dalej. Naprawdę szkoda Adamowicza, no szkoda chłopa, no. No dużo zrobił dla tego Gdańska, nie da się ukryć. Nie znałem tego człowieka osobiście, no ale no przykro jest, że akurat w takiej sytuacji, gdzie po prostu też zbierał pieniądze na szczytny cel, no i taka sytuacja się stała. No po prostu wyszedł jeden baran, no i narobił. No i co? No musimy żyć dalej, no i po prostu nie pozwalać na takie zachowania, bo tak naprawdę jest za duże przyzwolenie w Polsce na takie zachowania. Idziemy w kierunku zachodu. No ale chyba w tym kierunku zachodu nie jest to dobry kierunek. Za czasów jeszcze komuny czy jakiegoś czegoś takiego nie było, bo nie było takiego przyzwolenia na to wszystko. Nie wiem, nie mi to jest oceniać, nie ja jestem od oceniania, ja tylko wypowiadam swoje głośno zdanie, że jest troszeczkę za duże przyzwolenie na to wszystko. Niedługo odezwać się nie będę mógł, bo nawołuję do nienawiści, albo potem coś tam jeszcze robię, bo już miałem akurat takie zadatki i też przygody, bo powiedziałem swoje głośno zdanie. Więc jest jak jest, nie mi to jest oceniać. No i jest akurat przykra sytuacja z Gdańskiem, no szkoda chłopa, no. Chłopa nie ma, no życia już mu nikt nie zwróci. Choćby nie wiem, co złego było, takich rzeczy się nie robi. Nie popieram i oczywiście napiętnuję takie coś. No troszeczkę za bardzo w politykę tym razem poszedłem, nie w sport. No ale co, trzymać się i nie dajemy. Chociaż róbmy więcej, a nie gadajmy.